PGNiG SA działa na terenie gminy Maszewo od wielu lat. To na terenie tej gminy w 1961 roku w miejscowości Rybaki odkryto pierwsze złoże ropy naftowej na Niżu Polskim. Z otworu zaczęła wypływać pluszka wiertnicza, a po pewnym czasie czarna, zmieniona ropa. Od ponad pół wieku prowadzona jest eksploatacja tego złoża. W 2011 roku w gminie Maszewo odbyły się obchody 50-lecia górnictwa naftowego na Niżu Polskim. Obchodom towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w centrum wsi Rybaki. Również tam, na pamiątkę wydarzeń z lat 60. ubiegłego wieku, posadowiono konika pompowego ufundowanego przez PGNiG SA. W gminie Maszewo historia zatacza koło. Po latach PGNiG SA wraca na tę ziemię. W 2008 roku w rejonie niewielkiej miejscowości Połęcko zostało odkryte złoże ropy naftowej. Surowiec zalega w utworach dolomitu głównego na głębokości około 1650 metrów. PGNiG SA rozpoczęło inwestycje w rejonie Połęcka, która dotyczy zagospodarowania złoża ropy naftowej oraz budowy instalacji umożliwiającej uzdatnianie ropy naftowej oraz towarzyszącego jej gazu ziemnego. Zagospodarowanie złoża Połęcko polega na przygotowaniu do eksploatacji dwóch odwiertów – Połęcko 3K i Połęcko 4K. To niezwykle trudne zadanie ze względu na lokalizację odwiertów. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie Odry. W linii prostej do brzegu rzeki jest niewiele ponad 120 metrów. Właśnie, żeby uchronić te głowice przed przyszłym ewentualnym zalaniem, zbudowane zostaną dwie osłony filtracyjne. Można je też nazywać osłonami przeciwpowodziowymi. Z tych odwiertów PGNiG SA planuje pozyskiwać ropę naftową w ilości około 80 ton na dobę oraz gaz towarzyszący ropie naftowej w ilości około 1000 m sześciennych na godzinę. Czas eksploatacji złoża ustalono wstępnie na 10 lat. Najpierw jednak przez 2 lata spółka prowadzić będzie próbną eksploatację. Pozyskane w tym czasie dane posłużą do weryfikacji planów związanych z wydobyciem. Zagospodarowanie polegać będzie na spięciu obu odwiertów i wspólnym rurociągiem płynu złożowego przesłanie na ośrodek produkcyjny, gdzie nastąpi separacja ropy i gazu ziemnego. Kilkaset metrów dalej powstaje ośrodek produkcyjny Połęcko, podlegający kopalni ropy naftowej Kije. Tu od podstaw budowana jest instalacja technologiczna, której zadaniem będzie separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz oczyszczenie gazu ziemnego, czyli surowców pozyskiwanych z odwiertów Połęcko 3K i Połęcko 4K. Ropa będzie przygotowana do celów handlowych, magazynowana w zbiornikach i wywożona. Gaz natomiast będzie kierowany na agregat prądotwórczy, będzie wytwarzany prąd dla celów własnych. Inwestycja wystartowała z końcem 2014 roku. To bez wątpienia trudne przedsięwzięcie. Cały teren, na którym stanie ośrodek produkcyjny Połęcko, to tak zwany teren zalewowy. Na tym obszarze występują grunty wątpliwe, kurzawka i glina. Dlatego w pierwszej kolejności grunt należy osuszyć i wzmocnić. W tym celu wykorzystuje się nowoczesne technologie. Najpierw wyrównujemy teren, przygotowujemy go, podłoże gruntowe, następnie sypiemy 40 kg silmentu. Jest to substancja, która wzmacnia i stabilizuje i jednocześnie osusza grunt. Wjeżdżamy sprzętem, specjalistycznym sprzętem, rotorem, który miesza silment z podłożem gruntowym na 40 cm. Następnie wałujemy to i wyrównujemy równiarką. Stabilizacja gruntu prowadzona jest na powierzchni blisko 9000 m2. Po osuszeniu i utwardzeniu przyjdzie pora na kolejny, niezwykle ważny element w pierwszej fazie budowy, mianowicie przygotowanie nasypu, na którym stanie cała infrastruktura. Całość tego ośrodka produkcyjnego będzie wykonywana na nasypie, natomiast tego nasypu mamy ponad 22 tysiące ton, także tego materiału tu jest rzeczywiście bardzo dużo ilości potrzebne do przywiezienia. Na wiele uwagi zasługuje fakt, że PGNiG SA, realizując tego typu inwestycje, ma również wpływ na lokalną infrastrukturę.
Aby dojechać do miejsca, w którym powstaje ośrodek produkcyjny Połęcko, samochody ciężarowe musiały przeprawić się przez niewielki most na wąskiej łomiance. Niestety most był w fatalnym stanie technicznym. Trasą mogły przejechać samochody, których waga nie przekracza 32 ton. Spółka PGNiG wyremontowała most, zwiększając jego nośność do 40 ton. Bardzo się cieszymy, że to również będzie ten most służył lokalnej społeczności. Wyremontujemy również drogę gminną, z której będzie korzystać nadleśnictwo. Rolnicy będą mieli ułatwiony dojazd do swoich pól. Prace przy budowie ośrodka produkcyjnego Połęcko potrwają od 12 do 18 miesięcy. Po ich zakończeniu oraz odbiorach technicznych instalacji nastąpi uruchomienie produkcji.